Ja morsuję już czwarty sezon, a jako grupa tu jesteśmy, a teraz będziemy obchodzić pierwszą rocznicę. Wesołe, no bo jak się wchodzi do takiej zimnej wody, to się wydziela tak zwany hormon szczęścia. Może się nie ma z czego śmiać, a wszyscy są weseli. No. Pojechałam do siostry do Częstochowy, jak widzisz, szwagier morsował, namówili mnie i po raz pierwszy w styczniu weszłam do wody, był to przerembel. Jak weszłam, chciałam od razu wyskoczyć, bo wrażenie było po raz pierwszy morsować w kłucie całego ciała, ale przeżyłam to. Potem szukałam, czy w Sanoku ktoś morsuje, znalazłam grupę na internecie, że jest taka grupa, przyjechałam i zaczęłam z tą grupą morsować. Trzeba spróbować, tylko może nie od razu w styczniu, tak jak ja zaczęłam w styczniu, w największych mrozach, w Przeremblu, tylko po prostu jesienią, systematycznie. Może trochę chociaż może nogę włożyć postopniowo, może nie całą, ale to trzeba się zająć. Powiedzieć sobie, że ja to chcę zrobić, zrobię. Że jest to jakaś hartowanie swojego ciała, dobrze się czuję. Zawsze jestem pozytywnie nastawiona w tym morsowaniu. Poprawia kondycję, poprawia zdrowie, poprawia humor. A pomysł, dużo tego jest w internecie. Kolega Jurek Nalepka morsował już prędzej i takżeśmy się rok temu, 1 stycznia, spotkali i zaczęliśmy morsować. Uzależnia, jest to jakiś sposób na rozpoczęcie niedzieli. Tak jak w naszym wypadku. Kto może morsować? Każdy, kto nie ma problemów ze sercem. Jakichś żelaków dużych, wyraźnych. A poza tym, no każdy. Stare, młode, wszystko, nawet małe dzieci. Dlaczego warto to robić? Jest to kwioterapia i poza tym człowiek jest dużo odporniejszy. Na przeziębienia ja mam 68 lat. A w życiu nie byłem u lekarza, nie choruję. To jest zaraźliwe też troszeczkę. W całej Polsce jest tych klubów bardzo dużo. No ja polecam.